Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Kroniki Myrtany Archolos. Cześć, cwaniaki, hej, hej. Zaczynamy odcinek w deszczowych warunkach, niestety, troszeczkę pogoda się popsuła, ale my nie przestajemy i do winnicy Valerio drogę sprawdzamy, ponieważ, no, będzie chłop podróżował, więc przy okazji sprawdzimy, a później wrócimy sobie do miasta, no i dowiemy się, o co chodzi. Doszło do jakiejś strasznej rzeczy w mieście, do jakiegoś zamachu nieudanego. Zbadaj linę. Po co ktoś tutaj przywiązał sznur? I to taki mocny. Dziwne, bardzo dziwne. Wygląda jakby miało się to zawalić, gdy będzie coś tu przejeżdżało. Tak jakby, wiecie, ktoś szarpnie za linę i spadnie coś na głowę. Cześć, Sząszczyku. Mówisz, że tutaj podejrzany X ktoś jest. Wyraźnie oznaczył to miejsce. Mhm. Zdecydowanie to wygląda jak jakaś pułapka. Rozejrzymy się dalekiej nazwą przypadkiem. Ktoś nie zostawił jakichś śladów fizycznych w postaci jakichś itemów czy czegoś. Okej, okay, no ta droga nie wydaje się za dobra. Tu już jesteśmy w winnicy, więc tu chyba nic nie powinno czyhać. Tu jakby ktoś dojechał, to już w tym miejscu jest bezpieczne raczej. Ale to nie jest okej. Okay. Nie wiem, czy powinienem znaleźć jeszcze jakiś jeden ślad. Może wejść tam na górę, powinienem się rozejrzeć jeszcze na tym, na górce. Zobaczymy. No i tak, widziałem komentarz cwaniaka Revo, który napisał mi, że nie robiłem dużo questów jakichś i się zastanawiałem właśnie, nie do końca zrozumiałem ten komentarz, ponieważ no, jak sami widzicie, w dzienniku staram się robić misje wszystkie, jakie tylko się da. Jest ich trochę i się okazuje, że jakimś sposobem i tak sporo questów, nie wiem, czy przegapiłem, czy coś, także nie wiem za bardzo, Revo cwaniaku, tam wiesz, właśnie się zapytałem w komentarzu dokładnie o co chodzi, bo no, nie zauważyłem właśnie tych zadań, które przegapiłem. Wiadomo, no, jeśli nie znam istnienia tych questów, to ciężko, żebym był w stanie je jakoś wziąć, no nie? Staram się raczej biegać wszędzie, szukać, próbować, kombinować, jakoś ogarniać, ale najwyraźniej gdzieś możliwe, że przegapiłem coś. Także nie mam pewności, także sorki cwaniaki, jeśli czegoś nie pokażę, wiadomo. Może jeszcze kiedyś w przyszłości spotkamy się na jakiejś drugiej serii z Archolos, gdzie już będę bardziej ogarniał i wiecie, będzie można wtedy na przykład jakąś inną drogą się zabawić, przejść i w ogóle. Oczywiście to tak, no na pewno nie prędko się zdarzy w razie czego, ale kto wie, jakaś droga maga czy inna zabawa by była też pewnie fajna. Okej, tu na górze nie widzę żadnych śladów, żeby ktoś kombinował, a raczej wszystko, co było na dole, jest na dole. Dobra, skoczmy sobie, trochę mi się dostanie, ale to nie problem, mamy akrobatykę. Także wydaje mi się, że... A, kamienie tu jeszcze są. Okej, nie zauważyłem ich. Wyglądają, jakby ktoś specjalnie je tu zakopał. I to niedawno. Mhm, to tych kamieni nie zauważyłem wcześniej. Czyli mamy linę, kamienie... Okej, nie wiem, czy coś jeszcze, ale chyba Marvin nic mi tu... A, jeszcze jakieś tarcze, co? Tarcze? Po co ktoś tu je położył? Wow. Przez to, że pada deszcz, to nie zauważyłem ich wcześniej, okej. Okay. Zbadałem obie drogi przejścia, wydają się pozornie bezpieczne, ale niepokoją mnie te rzeczy znalezione przy wąwozie. Pora zdać raport Garrosowi. A, to dla Garrosa był raport. Czekaj, co? To ta druga... What? A, tak, dla Garrosa. Boże, dla Garrosa, oczywiście, że tak. Jezu, imiona mi się nagle pomieszały zupełnie. Dobra, jest okej, okay. Tak, dla Garrosa. To możemy wracać do miasta. Także sorry, cwaniaki, jeśli przegapiłem jakiegoś questa, ale po prostu, no wiecie. Jak gram pierwszy raz, to też nie mam pewności co, gdzie i jak też jest, więc no. Możliwe, że gdzieś mi coś umknęło, ale z drugiej strony, kurde, też bez przesady. I tak chyba jest nie najgorzej. W sumie, który tam poziom? 30! O, już 30 poziom wbity. I mam 10 punktów nauki do wydania. W sumie na co bym to mógł wydać? Tą zręczność by można było, bo jest biedna, 64 tylko zręczności, to jest tyle co nic w sumie. Przydałoby się trochę więcej, na pewno. Okej, no jesteśmy pod murami miasta. Co tu się stanie w ogóle? Jeżu, znowu zamknęli miasto. Bardzo źle. Oczywiście ma wszystko. Zaczekaj moment. Cześć, Dietrich. Oho. Łowca Marvin? Jest. Zgadza się. Dobra, możesz wejść. Okej. Co tu się dzieje? Nie słyszałeś? W mieście pojawiła się wielka grupa uchodźców, a gubernator wprowadził stan wyjątkowy. Do tego jeszcze ten zamach na Volkera. Volkera? Jeden z waszych gońców poprosił mnie, abym informował każdego z was, by jak najszybciej stawić się u Lorenzo. Lepiej nie trać czasu, bo jeszcze cię wyleją. Pewnie, byłem na misji, więc no. Podnoście to żelastwo! Okej, zobaczmy jaka jest sytuacja na mieście. Nie powiem, że ten deszcz dodaje naprawdę klimaty i uroku tej całej sytuacji. Obywatele i strażnicy miejscy wylali się na ulicę. Większość to raczej strażnicy, którzy pilnują porządku, rozmawiają z obywatelami i tak dalej. To jakiś podejrzany typ się rozgląda. Jak widzisz, po długiej podróży udało mi się tu dotrzeć. Siema. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Zebrałem to po drodze, może ci się przyda. Ale miło.
Trzy rdesty od niego dostałem i dodatkowy exp za to, że dobrze wskazałem mu drogę. Hej, bardzo fajnie, że zostało to pokazane w ten sposób. Super, super, dobra, łowca Marvin, oczywiście jestem na tym. Zanim pójdę dalej, to jeszcze bym wskoczył na szybką kąpiel. Tak wiadomo, rześki i pełne energii. Ten obywatel tu się kąpie cały czas tutaj, chłopie. Ja nie wiem, czy to jest zdrowe, jak człowiek... Właśnie, jestem ciekaw, jakby człowiek tak cały czas siedział w wodzie, jakby to wyglądało. Czy coś by się stało, jakby tak ciągle leżał człowiek w wodzie? Na przykład powiedzmy, że leżycie w wodzie 5 lat i jaki jest, co się dzieje z ciałem wtedy? No można pływać, więc mięśnie raczej powinny być ok. Można jeść w wodzie, no można dostać jakiegoś skurczu podobno, także mało przyjemne, ale wiecie, normalnie można wszystkie czynności w wodzie też odbywać, tak samo jak na lądzie mniej więcej, więc ciekawe, czy jakoś taka woda oddziaływałaby na przykład właśnie w dłuższej perspektywie na ciało, czy jakbyśmy ten siedzieli w wodzie, to czy coś by się, jakaś zmiana stała, ale no to takie głupie gdybanko moje jakby. Okej, widzę, że rzeczywiście to jest dobra zadyma, pełno obywateli stoi przed wejściem do Volkera. Stój! A nikogo dalej. Samborek. Straż ma wszystko pod kontrolą. Nie potrzebujemy pomocy gildii kupieckiej. Okej, rozumiem, pewnie. Raport z prac mamy wpis. Pod domem lichwiarza Volkera panuje spore zamieszanie. Niestety strażnicy nie chcą mnie przepuścić i na ten moment nie dowiem się tutaj niczego. Muszę porozmawiać z Lorenzo. Cały czas widzę, że gra chce, żebym się udał do Lorenzo, więc spróbujmy najszybszą drogą to zrobić. Kurczę, ale zamach na Volkera? No wiadomo, miał różnych tam troszeczkę... to się mówi niesnack z różnymi ludźmi, ale no kurczę, aż tak źle. No, no, grubo. Oczywiście szybką drogą pobiegiem. A co tam u mojej pracodawczyni? Siema Frida, wiesz, jakie mam różne fajne rzeczy dla ciebie, skórę trolla i w ogóle, ale ci nie dam póki co, bo no, bo sam będę potrzebował. Cześć biedaku, ja wiem, że chcesz siano, więc ci mogę dać. Oczywiście, złotóweczka dla ciebie, towarzyszu. Później dasz mi expa, ja wiem. Dobra, idziemy. A co tu tak pusto? Nikt nie ćwiczy, nie trenuje? Halo, halo. Najemnik jakiś zwykły ziomo. Tam oczywiście mój kolejny cwaniak. Chodźmy najpierw do Garrosa. Cześć Garros, mam dla ciebie informację, chociaż kurczę, ciekawe, znaczy, czy to byłby zamach na ten, czy prowadzony na ten konwój? Sprawdziłem drogi. Sprawdziłem obie drogi. W okolicy tunelu znalazłem niedźwiedzia i parę szczurów. Wszystkiego się pozbyłem, więc przejście jest bezpieczne. Bardziej niepokoję się o przejście w zawalonym wąwozie. Znalazłem tam kilka nietypowych przedmiotów. Linę przywiązaną do jednej z belek, dziwnie ułożone kamienie w krzakach, dwie tarcze i wyraźnie oznaczone miejsce za kamieniem, który mógłby służyć za osłonę. Faktycznie, nietypowe połączenie. Zabrałeś je stamtąd? Nie, niczego nie ruszałem. To dobrze. No raczej. Ernesto będzie miał jakąś ochronę? Ernesto będzie miał ochronę? Nie zamawiał jej. Pytanie, czy zmieni zdanie, jeśli opiszemy mu to, co znalazłeś. No i czy to na pewno dobry pomysł, żeby się dowiedział. Nasze usługi powinny nie zostawiać żadnych wątpliwości i oszczędzać problemów współpracownikom, a nie dokładać im pytań. Cholera. Zanim cokolwiek zdecydujemy, musimy dokładnie zbadać sprawę. Na początek zorientujmy się, czy ktoś podejrzany nie kręci się przy Ernesto. Umówię cię z nim. Razem z Karamonem pójdziecie do karczmy Gerstanda. Tam musisz zadbać, by Ernesto głośno powiedział o swoich planach. Skoro te podejrzane rzeczy były przy wąwozie, to niech powie, że pójdzie tunelem w górze. Tylko przekonaj go do tego dyskretnie. Gildia nie może się zbłaśnić. Karamon zajmie się w tym czasie obserwacją gości. Jeśli któryś zacznie się dziwnie zachowywać, to dyskretnie za nim pójdźcie. Najlepiej, jeśli obaj będziecie w cywilu. Nie chcemy wystraszyć naszego podejrzanego. Zrozumiałeś? Myślę, że oczywiście. Tak. To idź po Karamona, a potem do Gerstanda. Bądźcie czujni. Grubo. Całkiem nieźle. W ogóle nie spodziewałem się, że to będzie tak szło. A potrenowałbym? Zręczności dałbyś? Kurde, o Jezus, teraz zręczność za 15 jest. Ała, ała, ała. I łuki też za 15. Ała, ała, ała. To nic się nie nauczę u ciebie. Póki co muszę kolejny poziom bić. Ty, no to grubo. To wiecie co? Skoczymy do szefa, no bo szef chce coś od nas, a później chyba możemy kontynuować ten wątek z tym zadaniem. Całkiem ciekawe to jest. Zobaczymy, co powie szefu. Lorenzo pewnie będzie zachwycony próbą zamachu na Volkera i całą sytuacją w mieście, która utrudnia pracę wszystkim. Naprawdę super fajnie. Cześć Lorenzo. Kogo Jędzo. Ja widzę? O, kogo widzisz? No Marwinka, naszego cwaniaczka. Chwilę cię tutaj nie było. Mogę wiedzieć, gdzie się podziewałeś przez cały ten czas? Co się działo?
Kontynuowałem śledztwo w sprawie zaginięcia mojego brata. Jakieś postępy? Jeden z nich zaszył się w obozie na bagnie, znanym wśród miejscowych jako Przystań Łotrów. Miał przezwisko Duży Ben. Był mistrzem tamtejszej areny i strasznym furiatem. Próbowałem rozwiązać mu język, ale facet majaczył jakieś bzdury. Nie powiedział mi nic wartościowego. Nie powiedział, bo byłeś dla niego za miękki. Chyba musisz wziąć kilka lekcji u Adelarda. Opowiedz mi lepiej, okay. Co wiesz o tej przystani. To speluna pełna różnej maści bandziorów. Jedyną zasadą, której tam się trzymają, jest wypełnianie rozkazów niejakiego Corteza. To on tam dowodzi. Jego ludzie organizują walki na arenie, handlują nielegalnymi towarami i przemycają ludzi. Czyli te szczury są w stanie zagnieździć się nawet w takich miejscach? No, to jest raport, jakiego od ciebie oczekiwałem. Chyba pora, żebyś dostał odpowiednie wynagrodzenie. Okej. Duży worek złota otrzymałeś. Mój brat gdzieś tam jest, a ty nie zrobiłeś nic, by mu pomóc. Dziękuję, szefie. Czy ja bym chciał Volkerowi tak cisnąć? On coś tam powie, ale pewnie nic ciekawego. Chyba jednak nie będę go wkurzał i powiem, dziękuję, że dzięki. Szefie. Widzę, jak bardzo się starasz odnaleźć swojego brata. Ale jak to mówią w naszym fachu, czas to pieniądz. Właśnie czasu mamy teraz bardzo niewiele, a problemów do rozwiązania całe mnóstwo. Skoro raport mamy za sobą, przejdźmy do meritum naszego spotkania. Zeszłej nocy gubernator Morris wprowadził w mieście stan wyjątkowy. Okej. Stan wyjątkowy? W pobliżu zatoki zakotwiczył statek z uchodźcami z Londram. Morris chce się upewnić, czy nie ma wśród nich bandziorów i wrogów politycznych. Z tego powodu wysłał niemal cały garnizon strażników, by dokładnie sprawdzili przybyszów. Głupiec liczy, że tym sposobem zapewni obywatelom bezpieczeństwo, ale naraża przy tym całe miasto na ogromne straty. Dobrze, że chociaż zrezygnowali z tego pomysłu zamykania miasta. Wtedy dopiero by się tutaj zagotowało. Nawet przed przybyciem tego okrętu w mieście nie panowały najlepsze nastroje. A opinia mieszkańców na temat uchodźców... Cóż, pozostawia wiele do życzenia. Jeśli na Archolos dojdzie do zamieszek, to stracimy na tym wszyscy. Dlatego zdecydowałem się posłać do portu część naszych chłopców. Mają pomóc w uspokojeniu sytuacji i pokazać, jak gildia troszczy się o nasze piękne miasto. Okej. Czyli sytuacja została opanowana. Niestety to nie wszystko. Ktoś wykorzystał zamieszanie spowodowane przybyciem okrętu do portu i zaatakował Volkera, jednego z najbogatszych ludzi na całej wyspie. Zamach się nie udał, a bełtem oberwał jeden z jego ochroniarzy. Straż co prawda pochwyciła głównego podejrzanego, ale jak dla mnie tylko znalazła sobie kozła ofiarnego, żeby ukręcić sprawie łeb. Kurde. Dlaczego straży zależy na szybkim zakończeniu śledztwa? Lada dzień do miasta przypłynie królewski wysłannik w celu zebrania podatków i sprawdzenia, czy mieszkańcy przestrzegają prawa królewskiego. Nie jesteśmy na to odpowiednio przygotowani. Bo w tym roku przybędzie wcześniej niż zwykle. I tutaj właśnie wkracza gildia kupiecka. Jak sam pewnie wiesz, ostatnio doszło do kilku niezbyt przyjemnych incydentów na linii naszej organizacji oraz reprezentantów Myrtany. Do tego ta konfiskata statków. Mamy teraz okazję, by pokazać, że gildia kupiecka to organizacja pełna profesjonalistów i że potrafimy rozwiązywać problemy miasta efektywniej niż straż. Chcę, żebyś to ty zajął się śledztwem. Wszystko już omówiłem z gubernatorem Morrisem. Roderich pewnie nie mógł wytrzymać ze złości, gdy o tym usłyszał. Okej. Dobra, co ty myślisz o Volkerze? Kim był ten podejrzany? Kim jest główny podejrzany? Jakiś sfrustrowany biedak. Podobno jego ojciec zadłużył się u Volkera na okrągłą sumkę. Spłata należności się przedłużała, a chłopak zaczął nachodzić Volkera i rozpowiadać, że jego rodzina została oszukana. Gdzie go znajdziemy? Wiesz, gdzie znajdę tego podejrzanego? Pewnie gdzieś w lochu na terenie koszar. Zakładam jednak, że nie będzie tam siedział w nieskończoność. Zanim do niego pójdziesz, porozmawiaj z Volkerem i poznaj jego wersję wydarzeń. Okej, rozumiem. Twierdzisz, że ktoś inny stoi za zamachem? Twierdzę, że dzieciak nie wyglądał mi na zamachowca, a straż zrobi wszystko, żeby zamknąć śledztwo przed przybyciem królewskiego wysłannika. No, pewnie. To czy rzeczywiście stał za zamachem, zależy od wyniku twojego śledztwa.
Pewnie. Okej, okay, dlaczego ja? Dlaczego to mnie wybrałeś do tego zadania? Nie są inni lepsi. Z przemytnikami w mieście poradziłeś sobie całkiem nieźle. Niekonwencjonalne metody mogą przydać się w tym śledztwie. Poza tym jesteś młody. W mieście jeszcze wiele osób nie zna twojej twarzy. Może uda ci się dowiedzieć czegoś więcej niż moim pozostałym chłopcom. Okej, okay. A co ty myślisz? A co ty myślisz o Volkerze? Volker od lat wspiera naszych kontrahentów. Jego zniknięcie ze sceny politycznej stworzyłoby lukę, którą trzeba by było szybko zapełnić. A zwyczajnie nie mamy na to czasu i pieniędzy. Osobiście za nim nie przepadam. Ale na ten moment nie możemy dopuścić, żeby chociaż włos spadł mu z głowy. Pewnie, okej. Okay. Dokąd najpierw mam się udać? Zgaduję, że do niedoszłej ofiary zamachu, czyli Volkera. Jego dwór znajdziesz w dzielnicy mieszczańskiej, na południe od koszar. Jeśli zgubisz drogę, zapytaj strażników. Oni cię pokierują. Luzik. Znam to miasto już naprawdę nieźle. Zajmę się tym. 2500 expo. Wiedziałem, że mogę wow, na ciebie liczyć. Grubo. Wróć do mnie, gdy już uda ci się zebrać jakieś dowody. Pójdziemy z tym do ratusza i przekażemy wszystko gubernatorowi Morrisowi. Ruszaj i pokaż, jak radzi sobie z takimi problemami gildia kupiecka. No, no, elegancko. Raport z prac i w biały dzień. Raport z pracy, oczywiście zadanie będzie zakończone już. Pewnie, łatwo tych questów. Chciałem sobie zobaczyć. Lorenzo wytłumaczył mi, co się działo pod moją nieobecność, jak wygląda aktualna sytuacja w mieście. Jeśli nie chcę ryzykować swojej pozycji w gildii, muszę przerwać na ten moment poszukiwania brata i wypełnić rozkaz dowódcy. Ho, ho, ho. Kurczę, ale dziwne. Lorenzo dosyć mocno zdziwił się tym, że na bagnach istnieją jacyś przemytnicy i inni tacy. Wyzywał ich od szczurów w ogóle. No cóż, wiecie w sumie z drugiej strony, co zrobić z tą informacją, to jego sprawa. Mnie to tam lotto. Okej, okay, w sumie, kurczę, mamy też to zadanie do zrobienia z tym, z tutaj z Karamonem, tak? Karamon, chyba mieliśmy iść to ogarnąć. Mamy zadanie. Mamy zadanie. Potrzebuję cię do obserwowania ludzi w karczmie Gerstanda. Muszę przekonać Ernesto, żeby mówił głośno o swoich planach dotyczących pewnej transakcji. Jeśli zauważysz, że któryś z gości zachowuje się podejrzanie, zacznij go obserwować. Nie brzmi skomplikowanie. Dobra, powiedz tylko, kiedy mam tam iść. Chyba jak najszybciej by było dobrze, nie? Czekajcie, tylko odpalę jakąś pochodnię, bo jest cholernie znowu ciemno. Standardzik. No, także tak. Znaczy, no, szkoda troszeczkę, że moi tutaj ludzie nie wspierają nas w tych poszukiwaniach brata, no ale... Wiecie, też nie chciałem Lorenzo nieładnie tak mówić, bo w sumie, no co, on może też, nie? Dobra, trudno. Teraz jest dobry moment. Teraz jest dobry moment. Wieczór w knajpie? No, myślę, że będzie okej. Chodźmy. Okej, ja też się muszę przebrać. Czekaj, czekaj, cwaniaczku. Gdzieś pancerz jakiś, strój marynarza, czekajcie, coś... Ulepszony skórzany pancerz nie jest chyba gildijny, także spoko. Myślę, że skórzany pancerzyk będzie w spoko. Przebiorę się w razie, gdyby coś się miało dziać. Okej, okay, więc biegniemy. Oczywiście w mieście, więc nie powinno nic nas zabić, także fajnie. No i całe śledztwo przed nami. W sumie to jedno mniejsze teraz rozgrzewkowe i drugie duże ze sprawą Volkera. No i ciekawe, kto tam z uchodźcami przypłynął, bo w sumie z Londram przybyli, więc może coś tam wiecie. Może naszego Marvina coś zainteresuje w tej sprawie jeszcze. Kurczę, przydałoby się też możliwość wchodzenia do górnego miasta. Nie ukrywam, fajnie by było w końcu, bo nie wiem, czy mogę, bo nie próbowałem, ale wydaje mi się, że jeszcze nie. Że tam muszę mieć jakiś interes w tym górnym mieście konkretny lub muszę jakoś zasłużyć na dostęp do górnego miasta. Także pewnie jeszcze chwila. Ale fajnie, kolejne zadania oczywiście przed nami. Kurczę, no. Cały czas się zastanawiam, gdzie jeszcze jakieś zadanka by mogły być, żeby je zrobić. Gdzie mogłem coś przegapić. Kurczę, no mam nadzieję, że jeszcze nadrobimy w razie czego. No i co? Będzie teraz tutaj kontynuować. Kurczę, no ciekawe. A w sumie ciekawe, jakbyśmy powiedzieli, że jednak przejazd tam właśnie, gdzie była ta zasadzka jakby szykowana. To ja usiądę sobie gdzieś w kącie, a ty gadaj z Ernesto. Okej. Okay. Dobra, to idziemy do knajpy. Właśnie jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Hej, kogo ja widzę? Wiesz co, zjawił się u nas jakiś typ, który szuka ludzi do pracy. Może do niego zajrzyj. Siedzi tam, przy stole. Przedstawił się jako Bruno. Miau, Bruno Mars będzie koncertować. Nieźle. Całkiem lubię. Okej, okay, jak cicho. Hej, kolego, nowy na Archolos? Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Nie szukasz może pracy? Złoty interes, nie pożałujesz. No, podejdź bliżej, nie chcę zbyt dużego rozgłosu. Słuchaj, znaleźliśmy kopalnię żelaza. Ha, widziałem ten błysk w oku. W
Wcale się nie dziwię. Mój żołądek wciąż szaleje, gdy o tym pomyślę. Problem w tym, że żelazo wcale nie jest takie łatwe do wydobycia. Cholerstwo siedzi twardo w ziemi i trzeba trochę popracować kilofę. To jak? Zainteresowany? Okej. Może później, brzmi dobrze, ale mam kilka pytań, jasne. A mogę coś zapytać? Brzmi dobrze, ale mam kilka pytań. Jasne. Ostrożności nigdy za wiele. Pytaj śmiało. Jak to wygląda? Ile na tym? Ile na tym zarobię? A, dobre pytanie. Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ile tego żelaza znajdziemy. Moja propozycja to połowa tego, co uda ci się wydobyć. Połowa? Reszta dla nas, rozumiesz? Koleś, to my znaleźliśmy miejsce i dzięki nam masz okazję sporo zarobić. Nie narzekaj. Nie narzekaj, ojoj, a ile ludzi? Ilu macie już ludzi? Nie chcemy zbyt wielu, bo będzie mniejszy przedział na głowę. Jestem ja, moich trzech kumpli i kilku kopaczy. Więcej nie trzeba. Będziemy musieli trochę powiększyć wejście, bo jest naprawdę wąskie. Człowiek w potrzebie jest jak szczur. Wejdzie wszędzie. Do tej pory nie wiem, jak tego dokonaliśmy, bo potem ledwo udało nam się stamtąd wyjść. Okej. To dziwna sprawa. Dobra, gdzie to jest? Gdzie jest ta kopalnia? Niedaleko miasta jest taka mała kotlinka, mocno zarośnięta. Wierzyć się nie chcę, że nikt nie zbadał dokładnie tych terenów. Uciekaliśmy kiedyś z kumplami przed straszną bestią. Zupełnym przypadkiem wpadliśmy do tej jaskini, a tam szczęki nam opadły. Pomyśl, dla miasta te kilka kawałków surowca byłoby pewnie niewarte zachodu. Ale dla małej grupki pracowitych ludzi to prawdziwa fortuna. Okej. Tyle chciałem wiedzieć. Dobra, to co, jak myślicie, cwajaki? Spróbujemy? Dlaczego nie? Powiedz tylko, gdzie i kiedy mam się zjawić. Quest to quest. No i to jest człowiek, którego szukałem. Widzimy się przy zachodniej bramie. Mam nadzieję, że moi znajomi też znaleźli kogoś do pomocy. Będziemy na ciebie czekać. Okej, nowy Narcholos ze znakiem zapytania. No, ciekawe. Okej, czy tutaj jest... Nie, to jakiś zwykły obywatel, to zwykły obywatel. To jest Gerstand standardowo. Dobra, gdzie jest mój ziomo, z którym mam pogadać? Chyba gdzieś tu na górze będzie siedział. Obywatel jest Ernesto, siemaneczko. Ciekawie jestem, co tu z tego wyniknie. Sejwa zrobię. No, nowy Narcholos, no nowy nie jesteśmy już. Trochę żeśmy tu pobiegali. Cześć Ernesto, z 2 miesiące już sobie biegamy. Granicząca z cudem kradzież. Dziękuję bardzo. Wiekowe wino Ernesto. 45 sztuk złota. Nieźle. Jak tam twoje wina? Widzę, że uzyskałeś niemały monopol na to, co robisz. Przyszedłem dopytać o szczegóły. A, czekaj, co? Widzę, że uzyskałeś niemały monopol na to, co robisz. Oczywiście. Ludzie wiedzą, co dobre. A już rekomendacja samego Robara II jest wystarczającym dowodem na jakość moich wyrobów. Każdy, kto próbuje choć na chwilę zaistnieć na tym rynku, jest błyskawicznie przeze mnie detronizowany. Bez litości. Na pewno nie jeden chciał cię zepchnąć z tronu, by samemu przejąć twój interes. Tak, zdarzały się incydenty. Były one jednak na tyle nieporadne, że mogę w spokoju zajmować się swoim winiarskim imperium. Okej, no to co? Zobaczmy. Przyszedłem dopytać o szczegóły twojej transakcji. Ale chyba nie chcesz wiedzieć, czym i za ile będę handlował z winnicą. Nie, to nie moja sprawa. Chodzi tylko o kwestię bezpieczeństwa. W tej materii to ja powinienem pytać ciebie o szczegóły. Droga jest bezpieczna? Zależy która. Tunel w grocie jest bezpieczny. Co do wąwozu, nie mam pewności. Jeśli z wąwozem są jakieś problemy, to pójdę tunelem. Cała filozofia. Aha. Pozwól mówić dalej. No chyba, że problemem jest błoto na drodze. Takimi detalami nie będę się przejmował. Okej. Tunel to ostateczna decyzja, całe szczęście, że nie wąwozem. A ten tunel? Tunel to ostateczna decyzja? Tak, nie musisz tak krzyczeć, spokojnie. Pójdę tunelem postanowione. Jeśli to już wszystko, to przepraszam, ale muszę się przygotować do transakcji. Okej, transakcja ze zwiadem, zobaczmy. Ernesto pójdzie tunelem i powiedział o tym chyba wystarczająco głośno. Teraz zapytam Caramona, czy coś zauważył. No, wydaje mi się, że dosyć głośno było słychać. Jak tam Caramon? Mam jednego podejrzanego. Chodźmy, bo jeszcze stracimy go z oczu. Garus nie urwie nam łbów, jeśli to będzie tylko zwykły, uczciwy obywatel. Daj spokój.
W razie czego złożymy oficjalne oświadczenie, że przeprowadziliśmy rutynową kontrolę placówek należących do naszych współpracowników. Okej. Okay. Dawaj, idziemy. Pewka, no to let's go. Karamon, biegniemy za gościem. Ciekawe w sumie, czy coś się dowiemy więcej. Ale fajnie, że ten quest nie skończył się tylko na tym, żeby pójść, zabić parę szczurów, niedźwiedzia i zobaczyć jakieś tam linę przywiązaną do słupa i jakieś tarcze rozrzucone przy ziemi. Fajnie, że jest to kontynuowane i że mamy taki wątek, no taki tajemniczy trochę na razie jeszcze. Zobaczymy, co się wydarzy. No także z fajki widzicie. Jest całkiem spoko. Sytuacja w mieście, no, niezbyt fajna, kurczę, ponieważ ta pogoda dzisiaj też mocno, mocno wkurzająca. W sumie jest jeszcze dosyć wcześnie, ale jakoś taki człowiek, po pracy od razu poszedłem się zdrzemnąć, bo naprawdę ciężko było wysiedzieć, także tak. No i pójdziemy do Volkera, później wskoczymy, dowiemy się czegoś. Chciałbym też, nie poszedłem też spać. Cholera, chyba nas zauważył, powinniśmy być ostrożniejsi. Co ty mówisz? Przecież ten. O kurde, dobra. Dziwne, bo w sumie szedłem za tobą, więc to ty wziąłeś ten. Zastanawiam się... Czekajcie, bo teraz ten pościg mnie trochę wybił z rytmu, ale jak Volkera... A, że nie poszedłem spać. I dlatego nie poszedłem spać, ponieważ żeby mi nie zabili przypadkiem, mnie powiesili, nie skazali jakoś tego zioma, wiecie, co niby wykonał ten zamach, żeby mi go nie wzięli, gdzieś nie wykończyli w koszarach, no nie? Żebyśmy mogli go przesłuchać w razie czego. Znaczy, w sumie nie, teraz nie zabija się tych... W ogóle, wow, w tym mieście to się trochę pozmieniało, z tego co widzę, sporo tutaj rzeczywiście ludzi jest. Ale, no właśnie, nie chciałbym, żeby gościu zginął gdzieś jakoś przypadkiem w tych koszarach, żebyśmy mieli szansę go przesłuchać. Znaczy, teraz właśnie się nie zabija, podobno ludzi wysyła tylko do kolonii górniczej, bo tam są bardziej potrzebni. No ale, tak ten... Okej. Okay. Co podejrzany typie, ale tutaj ludzi teraz jest, człowieku, co tu się dzieje? Okej, okay, czy on tak będzie... O, wow! Obserwowałem Ernesto, tak jak kazałeś. To dlaczego jesteś tutaj? Uciekałem przed kimś. Zdaje się, że mnie śledzili. Nie mam pojęcia, kim byli. I co? Przyprowadziłeś ich do nas? Pomyślałem, że skoro jest nas więcej, to damy im radę. I nikt się nie dowie o naszej akcji. W sumie, nie zgorszy plan. Chłopcy, gotować broń. Oho, dobra, będzie zadymka. Coś tak czułem. Ajajaj, za tutaj tym... Za... Cholera, faktycznie coś mają do Ernesto. Idziemy im przyłożyć? Okej, okay, chodźmy, trzeba poinformować Garrosa. Dawaj, idziemy. Tak, chodźmy. Świetnie, trochę się rozruszam. Tylko najpierw spróbujmy z nimi porozmawiać. Może się czegoś dowiemy. A, czy ja wiem? Wątpię. Wyglądają raczej, jakby chcieli nas pozabijać. Dobra. Chowam. Widzisz, to nie było takie trudne. Tutaj żaden typ, osiłek. Stęskniłem się za wami. O, to muszą być nasi adoratorzy. Miło mi w końcu was poznać. Musimy porozmawiać o Ernesto. Nie, wcale nie. Ale za to musimy się upewnić, że nikt nie dowie się o moim planie. Więc sam rozumiesz. Okej. Okay. Oczywiście, że rozumiem, jak najbardziej, nie ma problemu. O! Któryś mocno bije! Któryś mi pierdyknął skryta chyba nawet. Nie wiem za bardzo nawet kto, ale okej. Okay. Tu chyba ten nosiłek był dosyć mocno... Ała! Co za zbir parszywy! Niech was szlak. Ty! Zabili tego?! Co ty mówisz?! Wszyscy członkowie grupy nie żyją, Ernesto powinien być bezpieczny... Co?! Jak to nie żyją?! Teraz cię mam! Było gorąco. Przecież dwóch jeszcze żyje. Trzymasz się? What the fuck? Nie gorzej niż wcześniej. No i o to chodzi. Wracam do kantoru. Pora odebrać nasze nagrody. Ja myślałem, że Karamona zabili. Serio, myślałem, że zabili Karamona i dlatego gościu okradał. A to chyba jeden drugiego zaczął. Nie wiem, co tu się stało, ale w sumie śmieszna sprawa. Wydawało mi się, że jeden drugi... What? Dobra, a czekaj, Karamon, czy coś nowego u ciebie? O nie, halo, dajcie mi dialogi, dziękuję. Potrenować możemy? Nie, no oczywiście chętnie bym potrenował, ale chyba nie za bardzo chcę teraz. Bo wydawało mi się, to chyba jeden drugiego musiał zabić przypadkiem. Osiłek jakiegoś zbiera musiał zabić chyba. Okej, lider grupy miał przy sobie plan dotyczący Ernesto. Okej, w takim razie weźmy sobie z niego ten plan. Za chwilę go przeczytam, oczywiście, no cóż, trochę ciemnawo tutaj. Sprawdźmy, czy przypadkiem nic tu nie ma. Nic nikt nie ma. Okej, jeszcze tutaj
dwóch osiłków, których ostrzeliłem. Prosty nóż, spoko. Wezmę sobie pałeczko, cześć. I zbir, świetnie. Dobra, przeczytamy sobie ten plan dotyczący Ernesto. Tylko jakbym mógł podnieść pochodnie, będzie trochę jaśniej zawsze do czytania. Trololo. Żywność, artefakty, magia, pisma. Teraz plan dotyczący Ernesto. Przydałoby się schować, tak jak mówię, troszeczkę tych rzeczy. Tutaj jest. Matoły jedne. Mówiłem, że picie wina dopiero po próbie, a nie przed. Zostawić tam cały sprzęt, gdzie byle podróżny może go zgarnąć. Wy chyba wszyscy z kołyski kiedyś wylecieliście. Akcji nie możemy odwołać. Ernesto nie będzie zwlekał z transakcją, dlatego na wszelki wypadek przypominam, co kto ma robić. Jesion i Toki ciągną linę, żeby zwalić wejście z wąwozu, kiedy Ernesto już do niego wjedzie. Zakopaliśmy tam nawet kamienie, żebyście mieli dobre podparcie. Retul klęczy za skałą i strzela z kuszy do ewentualnej obstawy. Wyraźnie zaznaczyliśmy odpowiednie miejsce. Rozja trzymamy tarczę i przyjmujemy na nie ciosy ewentualnej obstawy. Kiedy przyjdzie odpowiedni moment, musimy iść na miejsce na jakiś czas przed Ernesto. Wiem, że nie jest nas dużo, ale nie przewiduję dużej ochrony ze strony Araxu. Trzymać kciuki, żeby Ernesto nie wybrał tunelu w górze. Jeśli tak zrobi, to jesteśmy w dupie. I tak jesteście w dupie, bo nie żyjecie pięknie. Uchodźcy zrobili sobie nawet tutaj jakiś taki mały obóz obok przewoźnika. Nieźle, nieźle. Nie widzę na razie, są najemnicy oczywiście również, są nasi tutaj, jest wszystkich pełno jest tutaj. Dobra, wrzućmy sobie nasz normalny pancerz, pozwólcie, bo lepiej się czuję w nim biegając. Rudzik, a co ty taki z łapą troszeczkę zwichniętą? Dlaczego tak wygląda to? Dlaczego nie pracujesz? Co za głupie pytanie. A jak mam pracować? No właśnie. No powiedz mi, jak mam pracować w stoczni, mając sprawną tylko jedną rękę? Przecież obie są potrzebne! Od czasu do czasu próbuję coś zdziałać, ale jak tak dalej pójdzie, to stracę pracę! W końcu kto przy normalnych zmysłach będzie płacił komuś mało wydajnemu? Jak mnie wywalą, to zwolni się stanowisko i będzie można je zająć! Same korzyści! Dlaczego masz sprawną tylko jedną rękę? Złamałem sobie rękę jak... A nie interesuj się w jaki sposób! Po prostu złamałem i tyle. Okej, spoko. Czemu nie pójdziesz do magów? Wyleczą cię. A spieprzaj mi z magami, parszywcy łamiący prawa natury. Ot, co? Jak tylko jakiegoś widzę, to już mnie wszędzie kila. Jesteś młody, wy to na wszystko patrzycie tak ufnie. Wierzycie w te gadki o pomocy potrzebującym. Kiedy nabierzesz doświadczenia, zrozumiesz, że lepiej trzymać rękę na pulsie. Złamaną właśnie rękę. Z tego waszego braku rozsądku bierze się mój problem. Inni ludzie latają do magów z byle czym, więc medyków teraz jak na lekarstwo. Nie przypuszczałem, że ufając magom, tak bardzo się przyczyniam do upadku społeczeństwa. No właśnie. No to teraz już rozumiesz. Ale spokojnie, możesz to wszystko naprawić. Jako młodzieniaszek na pewno masz dużo wolnego czasu i sił. Jeśli zrobisz o co cię proszę, to możesz być pewien, że ci się odwdzięczę. Okej, whatever. Powiedz, co mam zrobić. Jak to co? Aleś ty niedomyślny. Znajdź mi kogoś, kto potrafi nastawić bark. Tylko, żeby miał w tym wprawę. Nie chcę żadnego konowała. Okej. I żeby nie był za drogi. Nie mogę wydać całego majątku na jedną operację. Oczywiście. W końcu na czym oszczędzać, jak nie na zdrowiu? Hej, młody! Nie bądź bezczelny! Idź już! Szkoda tracić czasu! Na starość będziesz pluł sobie w brodę, że nie wykorzystałeś każdej chwili na coś pożytecznego. Okej, zgaduję, że Cyrulik będzie znał jakieś naturalne metody na nastawienie barków, chociaż osobiście lepiej bym mu doradzał magów, bo to chwila, moment i po strachu. Ale okej, niech będzie. Skoczymy do Cyrulika, w sumie jest niedaleko gildii, także spoko. Ja nie chciałem skakiwać do wody, niech to szlak, ała, jak ja stąd teraz wyjdę? O, dobra, może tutaj. A miałem szczęście akurat, że wpadłem do wody w tym miejscu, bo normalnie w porcie to by było ciężko znaleźć wyjście jakieś. Ajajaj, chciałem sobie przychycać, bo chciałem zobaczyć, a ciekawe, czy... O nie, jak jakiś uchodźca śpi w mojej chacie, to nie podaruję. Dobra, czy tutaj... Aha, bo tu najemnicy coś tam kombinują, tu nikt oczywiście nie pracuje. No, łóżeczko puste i to mi się podoba. Nie chcę iść spać, tak jak mówię, żeby mi przypadkiem nie wysłali do kolonii karnej tego jedynego podejrzanego. Cholera, rzeczywiście dużo uchodźców się pojawiło w porcie. Chciałem się przebiec właśnie przez port, zobaczyć, co tu się dzieje. A ten statek z uchodźcami to który? Ten wielki tu po środku? Nie kojarzę, czy on tutaj był w sumie. A, tam czekaj, nawet jest postawiona... A nie, nie ma guzik, nic, nie dostanę się tam. Okej, myślałem, że jest postawiona jakaś tratwa, żeby się móc tam dostać. Ale kurczę, taki wielki statek z uchodźcami w tym miejscu? Grubo. O kurde, ileś tu rzeczy pootwierało nowych. Fajnie, bardzo fajnie, że pojawiło się dużo.
różnych fajnych miejsc i tak dalej. Coś nowego tutaj może u Helgi się też pojawiło? O, widzę, że u ciebie raczej spokojnie. Coś do zaoferowania chyba nie chce, nic. Okej, dobra, to nieważne. A ci panowie to chyba nigdy nic nie grali. Czy wy coś gracie czasami? Jak leci? Niestety, jestem zajęty. No właśnie widzę, nic nie grasz, nawet muzyczki żadnej. Zagrałbyś coś. Nie widzisz, że... Coś robisz. No właśnie, kurde, nie grają. Myślałem, że jakaś music fajny poleci, a to psikus. Dobra, to... W takim razie, cwańki, teraz chyba pora skoczyć, no możemy skoczyć po drodze do Cyrulika, bo to całkiem blisko. Ło, matko, ile tutaj ich jest, holy shit, ten statek to był wypełniony po brzegi uchodźcami. Skoczymy do Cyrulika, a później możemy skoczyć do, oddać questa do Garrosa chyba i no, i tyle, także widzimy się za moment. Okej, jestem już u Figaro, więc Cyrulika odwiedzamy i zobaczmy, ile bierze. Ile bierzesz za nastawienie barku? Niewiele. Skromne 70 sztuk złotych. To chyba sporo. A nie mógłbyś troszeczkę zejść? Nie mógłbyś trochę zejść z ceny? A dlaczego miałbym to zrobić? Nie mogę sobie pozwolić na szastanie gotówką. Takie czasy. A ja nie mogę sobie pozwolić na leczenie ludzi za darmo. I tak nie mam za wielu klientów. Magowie nic nie biorą za swoje usługi, więc sporo mieszkańców idzie po pomoc do nich. To może... A jakbym ci w czymś pomógł? No i teraz mówisz z sensem. Tak się składa, że potrzebuję kilku roślin, by sporządzić nową partię lekarstw. Przynieś mi, powiedzmy, 5 rzecznych mirtów. To nie wezmę pieniędzy za zabieg. Gdzie mogę znaleźć ten mirt? Przeszukaj fosę wokół miasta. Tam mają dobre warunki do rozwoju, więc pewnie znajdziesz odpowiednią ilość. Zaraz wracam. Oczywiście. Proszę bardzo, mam dla ciebie mirt. Mam dla ciebie mirt. Świetnie. Z którym barkiem jest źle? Nie z moim. Płacę za pomoc Rudowi, jednemu ze stoczniowców. A co, ten skąpiec już nawet z własnych pieniędzy nie może się wyleczyć? Nieważne. Chodźmy, nie lubię tracić czasu. A czy ja muszę z tobą, Figaro, biec? Wiesz co, ja bym poszedł oddać jeszcze zadanie, a później do ciebie przyjdę, wiesz? To daj mi chwilkę, skoczę szybko, powiem, że zadanie zostało wykonane, a później przyjdę i no, i nastawimy mu ten bark. Zresztą, jak się nim zaopiekujesz odpowiednio, to już chyba nie będę tam potrzebny nawet specjalnie. Nie wiem, czy Gardzik będzie siedział w sypialni, bo widzę, że już późno, chyba tak, w tej lewej albo prawej, on zazwyczaj sobie gdzieś tu spał, handlarz różnościami, siema, siema, po prawej, dzień dobry. Cześć, Garrus. Gardzik, Garrus, jeden pies. Haha, siema. Hey. Mam zadanie do oddania. Sprawa załatwiona. Sprawa załatwiona. 2200 expa. Cieszę się. Opowiedz ze szczegółami, o co konkretnie chodziło. Grupa kilku osiłków chciała napaść Ernesto. Te wszystkie przedmioty, które znalazłem, należały do nich. Razem z Karamonem przekonaliśmy ich, że napad na naszego współpracownika to duży błąd. Ryzykowaliście, idąc tam razem. Jeden z was powinien wrócić po wsparcie, a drugi na nie poczekać. Wtedy gildia mogłaby działać, nie ryzykując ani waszego życia, ani życia Ernesto. W każdym razie, jak dosadnie ich przekonaliście? Już nigdy tego błędu nie powtórzą. Ani nie zrobią żadnego innego. Świetnie. Jesteś pewien, że żaden z nich się nie ostał? Zdecydowanie. Przy jednym z nich znalazłem list, który to potwierdza. Bardzo dobrze. Co do tego, jak wyglądała twoja akcja w karczmie, informatorzy donieśli mi, że Ernesto nie dowiedział się o tej pułapce. Musiałeś bardzo zręcznie poprowadzić tę rozmowę. Gratuluję. Dziękuję. Słyszałem, że nie zapomniałeś się przebrać, by nie rzucić podejrzenia na gildię. Bardzo mądrze z twojej strony. Reasumując, mój udział w sprawie można uznać za zakończony? Owszem, masz. Twoja zapłata. No i pięknie, 600 zł i transakcja przeprowadzona jak trzeba. Świetnie, naprawdę, fajnie, że wyszło to zadanie w ten sposób. Ty, ta laseczka, bo tutaj... Gdzie? A, okej. Ronia, Otmar... A gdzie jest ta Dziunia, co tutaj jeszcze powinna gdzieś być? Cześć, Adelardo. Widziałem przez chwilę, że tutaj ktoś szedł, ale... Znaczy ta jedna z laseczek. A, dziwnie, bo tak przeszła i nie wiem, gdzie jest. Oki. Wydaje mi się, że możemy teraz biec do Volkera w końcu. Oczywiście tam w porcie to przestawianie barku może zaczekać, są oczywiście ważniejsze sprawy, zwłaszcza, że już załatwiłem chłopowi pomoc, więc wydaje mi się, że jest i tak ok, już go tam zaopiekuje się nim ziomek. Teraz możemy skoczyć do Volkera. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc spokojnie możemy to zrobić. Kurczę, no, zrobiło się całkiem ciekawie w mieście. Dużo nowych ludzi, większość to uchodźcy, którzy raczej nie będą dla nas mieli większego znaczenia. Szkoda trochę, ale ok. Ale może nowe questy się również pojawią, także spoko.
Chodźmy do Volkera, zobaczmy, co mam do powiedzenia, a później do koszar pogadać z głównym ewentualnym sprawcą. O, Kurt tu był nawet. To wow. Ci mówiłem przecież, że tak będzie. Mówiłem ci, że to kwestia czasu i popatrz, miałem rację. W czym niby miałeś rację? A w tym, że Morris niczego się nie nauczył po ostatnich protestach. Ale kto mógł się spodziewać, że jakiś szaleniec... Nie szaleniec, tylko ludzie. Zwykli ludzie, którzy od lat mają dość zaglądania władzy i jej klakierów do ich sakiewek. A ty ciągle to samo. Okej, wesoło, ale widzę, że nawet Kurt tutaj jest. Chwilę cię tu nie widziałem, chłopcze. Gdzie to się włóczyłeś? Okej. Szukałem Jorna. Udało mi się znaleźć nawet jednego z jego porywaczy, ale nie powiedział mi nic przydatnego. Mi też nie udało się wiele zdziałać. Kilka osób w porcie mówiło, że go widziało, ale zawsze ostatecznie okazywało się, że próbują jedynie wyciągnąć kilka złotych monet. No, standardzik. A co tutaj robisz? Całe te poszukiwania i życie w mieście jest niesamowicie niekorzystne dla mojej sakiewki. Myślałem więc, że może Volker trochę mnie wspomoże. Zarówno finansowy, jak i z poszukiwaniami Jorna. O, mniejsze. Dlaczego Volker miałby pomóc w poszukiwaniach? Bo to dobry człowiek jest. Potrafi ulitować się nad biednymi i potrzebującymi, pomimo że sam jest najbogatszym obywatelem całego miasta. Chciałem mu zaoferować moje nieocenione usługi w zamian za pomoc z naszymi aktualnymi problemami. W tej sytuacji nie będę go jednak nachodzić. Niech odpocznie. Sam przecież wiem, jak to jest mieć pod domem tłum gapiów, którzy chcą cię dosłownie rozszarpać dla informacji. Opowiedz lepiej, co ty tutaj robisz? Mam pomóc w zamknięciu śledztwa. Ty? Nie wiedziałem, że zajmujesz się tak ważnymi sprawami. Czy to nie jest trochę ponad twoje możliwości? Zresztą to teraz nie jest istotne. Może jeśli będziesz miły i pomocny, to sam Volker zechce ci się odwdzięczyć. Pamiętaj tylko, by go przypadkiem nie urazić. Dobra, dobra. Co teraz? Co teraz zrobisz? Wracam do portu. Może uda mi się w końcu znaleźć kogoś bardziej wiarygodnego niż ci ostatni pijacy. W końcu Jorn sam się nie znajdzie. Uważaj na siebie, chłopcze. Dobra, dobra. Chwila. Czekaj, Kurt. Tak z ciekawości coś o wyspie? A co chcesz? Znaczy w sumie to... Aha, to opowiadasz po prostu różne jakieś informacje. To nie chcę nic. Okej. Okay. Także na razie, Kurt, trzymaj się, wujaszku. Wchodzimy. Już dostałem informację od waszych gońców. Możesz przejść, ale nie zatrzyj żadnych śladów. Okej, okay, pewnie. Dobra. Dlaczego tu jest krew na murze? Wydawało mi się, że ten chłop strzelał do Volkera przed jego domem? Co to za szaleństwo? Okej. Okay. Cześć, gwardzisto. Czy coś mi powiesz? Wyglądasz na kogoś konkretnego? Co tu robi Gwardia Królewska? Pilnujemy bezpieczeństwa gubernatora, rzecz jasna. Gubernator jest w środku? Nie powiedziałem tego. W takim razie, co takiego ochrona gubernatora miałaby robić tak daleko od ratusza? Nie twój interes, pachołku. A, okej. Okay. O, ciekawe. To bardzo ciekawe. O Boże, co ty mówisz? Ivy sobie chilluje przed wejściem do Volkera? Ivy? No way. Nie sądziłam, że tak szybko zmienisz zdanie. Co to się dzieje? Okej. Okay. A ja nie wiedziałem, że pracujesz dla lichwiarza. Widać, nie tylko ty potrafisz zaskakiwać ludzi. Tak się składa, że potrzebuję złota. A mój obecny pracodawca ma go całe mnóstwo. Mhm. Szef w domu? W domu, ale ma gościa. I to nie byle jakiego. Podobno odwiedził go sam gubernator. Gubernator? To stąd się wzięli ci gwardziści. Przynajmniej nie są tak uciążliwi jak strażnicy. Ciesz się, że w gildii nie musisz widzieć ich kaprawych gęb. Prawda, ale widzę za to inne. Najchętniej bym stąd poszła, usiadła w jakiejś karczmie i napiła się zimnego piwa. Ale Bradlock wisi mi forsę za ostatnie zlecenie. Patrząc na to, jak szanowni panowie się guzdrają, chyba sobie jeszcze poczekam. Gadki gadkami, ale zgaduję, że nie przyszedłeś tu tylko po to, aby podziwiać majątek Volkera. Nic z tych rzeczy. Postanowiłem rozważyć twoją ofertę. Prowadzę śledztwo w sprawie zamachu. Czekaj, nie rozumiem do końca, o co postanowiłem rozważyć ten...
Jedno i drugie chciałbym jej powiedzieć w sumie, ale nie wiem, o co chodzi z tą, że postanowiłem rozważyć twoją ofertę. Zagadajmy o tym. Postanowiłem rozważyć twoją ofertę. A jednak miałam rację. Lorenzo odesłał cię z pustymi rękami. Twierdzi, że nie ma czasu i pieniędzy, żeby mi pomóc. Typowa wymówka kupca, który wyniuchał lepszą ofertę. Wiele można mówić o Volkerze, ale jedno jest pewne. Potrafi szczodrze nagradzać za oddaną służbę. Pamiętaj o tym, gdy będziesz z nim rozmawiał. Okej, okay, ciekawe. Zrobić przejście dla jego ekscelencji! Przejście dla gubernatora! Oho, chyba się jednak doczekaliśmy. Pogaduszki dobiegły końca. No, no. O, jaki gubernatorek fajny. Czerwony kapturek, hehe. Ale fajnie, że to wszystko dzieje się wieczorem i w nocy, tak. No to dzioby przodem. Okej. Okay. Siema, gubernator! Ale jestem ciekawy, będę zagadał do gubernatora. Znaczy, z tą sprawą tutaj dla Ivy to nie wiem, czy chce ten... Morris, siema. A zagadam. Okay. Jestem ciekaw, jak bardzo mi się dostanie. Aha, mogę ograć gubernatora. Złoty pierścień zakurzony, otwarty list, srebrny pierścień i trochę złota. Gubernator Morris, orkowie są już na wyspie, musisz coś zrobić w tej sprawie. Ciekawe, jak orkowie zareaguje. Są już na wyspie, musisz coś zrobić w tej sprawie. Chłopcze, spokojnie. Nasza wyspa jest całkowicie bezpieczna. Jestem pewny, że to, co widziałeś, to tylko jeden z żaboludzi. Kręci się ich trochę po wyspie, ale o ile nie wchodzi się na ich terytorium, to nie są one niebezpieczne. Ze względu na swoją budowę są niezwykle często mylone z orkami, szczególnie przez osoby, które dopiero od niedawna są na Archolos. A czy ja mogę mu pokazać broń, którą noszę w ekwipunku, żeby potwierdzić moje słowa? Potrafię rozróżnić żaboludzi i orków. Nie zamierzam więcej tego powtarzać. Na Archolos nie ma żadnych orków. Ech. Generałowie króla na bieżąco informują mnie o pobliskich ruchach wojsk i Archolos nie ma aktualnie najmniejszych powodów do... Gra mi aż zlagowała. Wow. Wow, dwa razy mi grę zlagowała. O Jezu, wszystko mi zlagowało. Hej, cwaniaki, no i niestety totalnie wywaliło mi w tym momencie OBS-a, no, ale na szczęście udało się uratować chociaż ten materiał do tego momentu. Wybaczcie, że odcinek będzie trochę krótszy. Później jeszcze przeprowadziłem rozmowę z Volkerem, ale niestety nie nagrała się ona. Wywaliło totalnie już później, coś było nie tak z OBS-em po prostu i się nie nagrało. Ale spokojnie, w kolejnym odcinku odbędziemy tę rozmowę jeszcze raz. No i będziemy kontynuować wątek tego jakże ciekawego śledztwa. Także czekajcie na kolejny odcinek, a zatem wam serdeczne dzięki i do kolejnego. Na razie, cześć, pa, pa.